od JD Effect dostałam zestaw do zaplecenia ozdobnie włosów na zawody bądź treningi. W pasie znajduje się kok do założenia na koka, do wypełnienia koka. Malutkie gumeczki czarne, siatka na włosy, ozdobna gumka z perełkami, czarne zwykłe wsówki oraz ozdobne wsówki z diamencikami. Dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów, jak ja plecę swoje włosy na zawody bądź trening. Pierwszego sposobu będzie potrzebować gumki ozdobnej z perełkami oraz siatki na włosy. No to w pierwszym sposobie bierzemy wszystkie włosy do tyłu, na dole i zwijamy je w koczka i związujemy za pomocą zwykłej gumki, którą dostaniecie w każdym sklepie. Następnie bierzemy siatkę z zestawu JD Attack i zakładamy ją na całą głowę razem z kokiem. Żeby kok się lepiej trzymał i wyeksponować ładnie gumkę, zakładam ją na koka, na którego nałożona jest już siatka. No i pierwszą fryzurę mam już skończoną. Następna fryzura będzie bardzo podobna do poprzedniej, tylko zamiast ozdobnej gumeczki wkładamy ozdobne wsówki. Wsówki prezentują się przepięknie, a jeśli chodzi o to, jak je włożyłam, to po prostu trzeba je wbić we włosy. Do tego sposobu będzie potrzebować gumeczek czarnych oraz tej samej, której wcześniej użyliśmy, siatki na włosy. Ten sposób idealnie sprawdzi się w upalne dni, gdyż odsłania nam całą szyję, a włosy wszystkie są schowane pod kask. Włosy związujemy tak jak poprzednio, tylko zamiast zwykłej gumki używamy takiej malutkiej, aby była ona jak najmniej widoczna. Następnie zwijamy włosy w rulonik, tak jak widać na filmiku, i wkładamy na to siatkę, jakby nakładamy na te włosy siatkę. Mam nadzieję, że dobrze to jest na filmiku pokazane. No i wkładamy kask i fryzura gotowa. Wszystkie włosy są schowane pod kaskiem, trzymają się bardzo dobrze dzięki gumeczce, a nic nam nie wystaje po bokach dzięki siatce. Całego serduszka polecam Wam ten zestaw od JD Attack. Koszulka, jak widzicie, też mam od nich. Jest naprawdę fantastyczna. Wpadajcie na ich Instagrama oraz na sklep, jeśli chcecie się zaopatrzyć w taki zestaw. A myślę, że każdemu się to przyda. Do usłyszenia. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału.